Rośliny pochłaniają ogromne ilości gazów cieplarnianych, oddając atmosferze tlen. Wielka rafa koralowa znajduje się w pobliżu północnych wybrzeży Australii. To podwodny cud natury, w którym żyje 600 gatunków koralowców i prawie 1700 gatunków ryb. Można go podziwiać nawet z kosmosu. Jest także naturalnym falochronem, chroniącym wybrzeże najmniejszego kontynentu na Ziemi. Himalaje, największe i najwyższe pasmo gór na świecie. Miejsce licznych lodowców, krystalicznie czystych rzek, które regulują klimat planety i przenoszą mineralne osady do dolnych partii azjatyckiej Ziemi. Sahara. Przenoszone na duże odległości cząsteczki największej na świecie gorącej pustyni, dostarczają ekosystemom składniki odżywcze, związki azotu, żelaza i fosforu, niezbędne w rozwoju roślin. Cząsteczki pyłu absorbują także promieniowanie słoneczne i rozpraszają je z powrotem w kosmos. Od ziarenek zależy także żywotność chmur, a co za tym idzie wielkość i intensywność opadów deszczu. Największy lądolód Ziemi, Antarktyda, reguluje temperaturę we wszystkich zakątkach Ziemi. To dzięki tonom lodu nad Chile mamy najczystsze niebo na świecie. Ale topniejące lodowce zmniejszają zasolenie oceanów, co prowadzi między innymi do ekstremalnych zjawisk pogodowych. Już wkrótce od kontynentu odpadnie szelf Larsen C. 6000 km2 lodu spowoduje nie do końca przewidywalne zjawiska atmosferyczne. Góry Świętokrzyskie, jedno z najstarszych pasm w Europie. Pierwsze wypiętrzenie miało miejsce 500 milionów lat temu. Znajdziemy tu tropy tajemniczych zwierząt,
najstarsze na świecie rafy koralowe, jedyne na kuli ziemskiej złoża krzemienia pasiastego, czy najpiękniejsze jaskinie krasowe. Tu historia naszej planety jest na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba nawet opuszczać stolicy regionu Kielc. Miasta, które w swoich granicach ma aż 5 rezerwatów geologicznych. W tym bogactwie natury 2,5 miliona lat temu u schyłku pleistocenu pojawił się Homo sapiens. Istota żywa o najwyższym rozwoju psychiki, zdolna do tworzenia skomplikowanego systemu życia społecznego. Człowiek. A jednocześnie gatunek odpowiedzialny za degradację środowiska, ocieplenie klimatu i bezpowrotną utratę wielu gatunków roślin i zwierząt. Upały i susze powodują, że na świecie zaczyna brakować słodkiej wody, stanowiącej tylko 2,5% wszystkich zasobów Ziemi. Już w tej chwili prawie miliard z 8 miliardów ludzi żyjących na świecie nie ma dostępu do wody pitnej. Do roku 2025 będą to już 2 miliardy. W ostatnich 50 latach zanikło 20% puszczy amazońskiej wskutek wycinki i wypalania, pożarów i ataku owadów. Przy obecnym tempie utraty drzew już w przyszłej dekadzie Amazonia będzie emitować więcej CO2 niż go wchłaniać. Na Pacyfiku od lat dryfuje ogromna plama plastikowych śmieci. Ma ona powierzchnię 1 600 000 km2, czyli 5 razy większą niż Polska. Mikroplastik dociera wszędzie. Na chilijską pustynię Atacama rocznie trafia 60 tysięcy ton starej odzieży, która może rozkładać się nawet 200 lat. Fast fashion to nie tylko odpady tekstylne i marnująca się odzież, to także ogromne zużycie surowców i energii. By wyprodukować parę jeansów, potrzeba 7,5 tysiąca litrów wody. Możemy to powstrzymać, kochając i szanując planetę, przestrzegając zasad, które pozwolą ocalić, a nawet odbudować choć część z tego, co zniszczyliśmy. Trzeba to zrobić. Dla siebie, dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Nie czekajmy bezczynnie. Kieleckie Centrum Kultury. 24. Konkurs Off Fashion. Love Planet.